włoski Instytut Zdrowia o zakaźności Omikronu Omikron. Włoski Instytut Zdrowia. Nie ma dowodów, że nowy wariant wywołuje ciężką chorobę. Nie jest jeszcze jasne, czy odmiana ta jest bardziej zakaźna niż poprzednie, w tym Delta, poinformował w poniedziałek włoski Instytut Służby Zdrowia. Jak wskazano, nie ma także dowodów na to, że wariant Omikron powoduje cięższy przebieg zakażenia. Instytut w związku z pojawieniem się nowego wariantu zalecił oprócz szczepień, stosowanie tych samych kroków prewencyjnych, co w przypadku wcześniejszych wariantów. To, jak przypominano, zachowanie dystansu co najmniej 1 metra, noszenie maseczki w miejscach zamkniętych oraz zatłoczonych, częste mycie rąk. W komunikacie zaznacza się, że wszystkie warianty koronawirusa, włącznie z dominującą obecnie deltą w wymiarze globalnym, mogą spowodować ciężki przebieg choroby lub śmierć, a niezbędne dla zmniejszenia tego ryzyka są szczepionki. Koronawirus we Włoszech. Poniedziałkowe dane z Włoch to 65 zgonów na COVID-19 i prawie 8 tysięcy nowych przypadków zakażeń stwierdzonych ostatniej doby w tradycyjnie mniejszej w niedzielę liczbie testów. Wykonano ich 276 tysięcy. Rośnie liczba osób w szpitalach. Jest ich około 5800, w tym 669 na intensywnej terapii. Obecnie zarejestrowanych zakażonych jest 190 tysięcy. Łączna liczba zgonów w kraju od początku pandemii wzrosła do 133 739. Prezes Związku Włoskich Gmin Antonio De Caro poinformował, że burmistrzowie miast zwrócili się do rządu z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek na zewnątrz od 6 grudnia do 15 stycznia.